Jacy są, o czym myślą, co wiedzą o życiu, jakie są ich pasje, gdzie widzą się w przyszłości, to młodzi Opolanie będą bohaterami tego cyklu. Gdybyś miał do wyboru wybrać najgłębszy punkt Ziemi albo szczyt Ziemi, czyli Mont Everest albo Rów Mariański, i wiesz, że tylko masz taką jedną szansę tego szczytu Ziemi wybrać, co byś wybrał? Myślę, że bym wybrał Mont Everest. Zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że z twoimi pasjami to jednak wybierzesz Rów Mariański. Piotr Zatwornicki, uczeń klasy drugiej, trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu, jest dzisiaj moim i państwa gościem. No dobra, powiedziałeś Mont Everest. To powiedz mi, w którym kierunku na Mont Everestie wtedy byś się ustawił i w którą byś wypuścił strzałę? Bo za chwilę dojdziemy do twojej pasji. Myślę, że kierunek południowy jest na pewno ciekawy i... A czemu południe? Przygodniczo jest ciekawy. Wszelkie lasy w Nepalu i kolejne, dalej w tym kierunku Indie, no jest to na pewno ciekawy region. Piotrek jest osobą, która kocha geografię, kocha świat, a jednocześnie celnie trafia z łuku. Wiesz, zastanawiam się, od czego zacząć. Czy to się zaczęło od łucznictwa, czy zaczęło się od geografii? Która pasja jest wcześniejsza? Zdecydowanie geografia jest wcześniejsza. Geografia zaczęła się od tego, że rodzice mi i mojemu bratu w wieku 3 lat kupili mapy do pokoju. 3 mapy wielkościenne. No i od tego się zaczęła ta pasja tak naprawdę i uważam, że to jest ich najlepsza inwestycja, właśnie te 3 mapy. To co, później brałeś łuki, celowałeś w mapę, tak? Nie. Łucznictwo potem się wzięło. Razem z bratem interesowaliśmy się historią. I w szkole naszej podstawówce, też tutaj w Opolu, szkoła 26 w Gruźlicach. Właśnie była szkoła imienia Książąt Opolskich, więc ta historia jakoś zawsze była związana z tą szkołą i pojawiła się możliwość uczestnictwa w zajęciach takich rycersko-łuczniczych i właśnie bardzo chciałem tam uczestniczyć. Kurczę, to słuchaj, to Robin Hood czy Wilhelm Tell, bo teraz nie wiem. W takim wypadku, która z tych broni i który z tych bohaterów pamiętasz ich, no skoro o historii mówisz, to musisz pamiętać. Wiem, że oczywiście są fikcyjni. Ja tak bardziej historią starożytną, także zawsze filmy typu Gladiator i ogólnie dotyczące starożytnego Rzymu, one najbardziej pobudzają moją wyobraźnię. Tak, prawda. Też na początku, w początkowej bitwie. Dobrze, geografia. Powiedziałeś, jesteś też laureatem Olimpiady Geograficznej, tak. Teraz już w szkole średniej. Długo trzeba było dążyć do tego celu, żeby zostać tym laureatem? Ogólnie to na pewno bardzo długo. No, u mnie zaczęło się to, tak naprawdę ta pasja już od tego trzeciego roku życia. Także no, to cały czas ta wiedza narastała. Cały czas też zainteresowania, no, były codziennością, że tak powiem. Codzienne oglądanie Google Maps, zaglądanie w różne części świata, to potem potęguje. Potem poszedłem do 9 gimnazjum w Opolu, wtedy kiedy jeszcze były gimnazja. Tam przez przypadek trafiłem w pierwszej klasie już na etap szkolny, wtedy jeszcze konkursu przedmiotowego z geografii. Dzień przed się dowiedziałem, że jest taki, stwierdziłem, że spróbuję, no udało mi się przejść dalej. Na żywioł poszedłem. Na żywioł, tak. Udało mi się zostać laureatem, no ale to była na pewno mocna, solidna praca i moja, i mojej nauczycielki, z którą już tutaj od 6 lat współpracuję i no, gdyby nie ona, to na pewno tych sukcesów by nie było. Piotrze, to geografia, zakończmy ten temat. To jest niezwykle przestrzenna, mówiąc językiem geograficznym, nauka. Jest w niej ten fragment, który ciebie najbardziej interesuje, najbardziej pasjonuje. Już cię chciałem w ten Rów Mariański zapędzić, na Everest cię zapędziłem, ale to może coś zupełnie, zupełnie innego, mówiąc, myśląc o geografii. Szczerze mówiąc, jakichś takich konkretnych dziedzin geografii nie mam. Geografia jako całość mnie bardzo interesuje. Jednak właśnie najbardziej to, co lubię, to przeglądanie różnych miejsc na świecie właśnie z użyciem serwisu Google Maps i po prostu wyszukiwanie różnych bardzo ciekawych miejsc i
No, co uznajesz za taką niesamowitą niespodziankę dla ciebie, że wynalazłeś coś, co nie spodziewałeś się, że jest takie coś na Ziemi? Na pewno są takie miejsca, prawda? Na pewno. No, są różne takie okrągłe, że tak powiem, dziury, chyba kratery po meteorytach. Można zajść na pustyni na Saharze w różnych miejscach. Ale czymś, co najbardziej mnie zafascynowało w tym serwisie, to na Kamczatce, na półwyspie Kamczatka, znalazłem jedno zdjęcie 360 stopni, na którym widać okoliczne wulkany, jezioro oraz niedźwiedzia z dwoma młodymi łapiącymi łososie. I to było najbardziej niesamowity widok, jaki zobaczyłem w tym serwisie, i wtedy zobaczyłem, dlaczego tak lubię tę geografię. A skąd sport, łucznictwo? Nie zabrałeś się za piłkę, jak większość chłopaków? Znaczy, za piłką też trochę ganiałem, ale... Tak jak każdy w klubach, nie grałem w klubach, ale... skąd łucznictwo? Jakoś tak zawsze lubię, że tak powiem, pasje nietypowe, iść w kierunku, w którym inni za bardzo nie idą. No, łucznictwo się idealnie w to pasowuje. No i dodatkowo właśnie byłem zawsze zafascynowany różnymi historycznymi aspektami tego łucznictwa. Z bratem często kupowaliśmy różne drewniane miecze, też takie zabawkowe łuki, przebieraliśmy się za rycerzy, udawaliśmy właśnie różne bitwy. I no, ta pasja do historii też dalej mi została, a łucznictwo idealnie się z tym łączy. I dodatkowo okazało się też bardzo wciągającym sportem i rozwojowym. Jesteśmy na Kamionce, Bolko, tutaj. Przepiękne miejsce, przyznasz. Powiedziałeś, że do Rowu Mariańskiego to może niekoniecznie, ale na przykład próbowałeś płetwonurkowania? Płetwonurkowania nie próbowałem, natomiast w tym miejscu, znając historię tego miejsca, to na pewno bym chciał spróbować. Ale właśnie w aspekcie historycznym czy geograficznym, że może tu być coś bardzo ciekawego na dnie, co ciebie zainteresować może jako geografa? Czy jako historyka? Jeśli chodzi o samą Kamionkę, to na pewno geograficznie jest ona bardzo ciekawa z tego powodu, przez co ona powstała, przez złoża tutaj wapieni i margli. Spodziewasz się, że może szczątki dinozaura da się zobaczyć, bo jesteśmy na terenie, gdzie te dinozaury występowały? Tak, na pewno. Z rodzicami też kiedyś szukaliśmy skamieniałości i znajdowaliśmy właśnie różne amonity, kiedyś ząb rekina też udało mi się znaleźć, także na pewno z tego powodu tutaj bardziej naziemnie. To bym chciał pobadać ten teren. No a samo nurkowanie to już z kwestii historycznych i maszyn, które jeszcze tu zostały na dole. Szkoła dla was przez te ostatnie lata to coś zupełnie innego niż przez lata i przez pokolenia. Myślę o tej internetowej niejako stronie i o nauczaniu online, ale też informatyka też cię w pewien sposób fascynuje, ciekawi. Tak, jestem na profilu matematyczno-informatycznym w trzecim liceum. Także informatyka to też właśnie jedna z moich pasji. Informatyka i geografia to wiele punktów stycznych chyba, tak, prawda? Bardzo dużo. Czy jest podróż życia, w którą byś już sobie zaplanował? Tak, teraz wybiegając jeszcze w takim kontekście, bo pewnie już wiele miejsc zwiedziłeś, ale pewnie tak. Jest takie, gdyby było trzeba powiedzieć, Piotrek, masz jedno zdjęcie do zrobienia w jednym miejscu. Interesuje cię fotografia? Tak. Szczególnie pewien niszowy dział fotografii, mianowicie astrofotografia. I jestem tym zafascynowany bez reszty. No dobra, a jakbyś miał zrobić miejsce jednego zdjęcia na Ziemi dzisiaj? Ja wiem, że to jest to okropne, jak można, mając dzisiaj do dyspozycji telefony i aparaty robiące milion zdjęć w sekundę, i teraz zrobić to jedno miejsce. Myślałeś tak sobie gdzieś tam leżąc, odpoczywając. Kurczę, to bym jednak chyba zdecydował się na... W kontekście już astrofotografii, bo głównie tym się interesuję, to myślę na pewno jakaś pustynia. Z tego powodu, że jest tam po prostu czyste niebo, brak zanieczyszczeń i podobno na pustyni nawet droga mleczna potrafi rzucać cienie. Także
Także pustynia, myślę, jakaś byłaby bardzo fajna. I spojrzenie celem. Jednak w kosmos. Tak, spojrzenie w kosmos. Bardzo dużo tych pasji, starczy ci czasu jeszcze na coś innego w ogóle w życiu? Czy tylko szkoła, pasja, czy jeszcze masz wiele innych jakichś hobby? Znaczy, jeśli chodzi o takie życie towarzyskie, no to wiadomo, w ostatnim czasie jest ciężko. Mhm. Natomiast zawsze staram się mieć na to czas i też się czasem dziwię, ale naprawdę da się wynaleźć dość dużo czasu z różnych miejsc. Jeśli chodzi jeszcze o inne pasje, to tutaj już chyba wszystkie były wspomniane, oprócz jednej, mianowicie podróże rowerowe. Nie kolarstwo, tylko taka turystyka rowerowa. Turystyka rowerowa właśnie. Mhm. Wtedy myślisz sobie też i geograficznie, i geologicznie, zawsze coś z tej podróży trzeba przywieźć, jakiś kawałeczek piasku, czegoś tam i tak dalej. Nie staram się nic przywozić, natomiast bardzo fajnie się to spina właśnie z pasją geograficzną. Szczególnie w ostatnim czasie, gdy jednak te podróże musiały być tutaj lokalne, to naprawdę da się poznać swoją małą ojczyznę, naszą polszczyznę i wynaleźć bardzo, bardzo dużo ciekawych miejsc, perełek, których nie znajdziemy w żadnych przewodnikach. Trzeba wyszukać sobie właśnie na mapie jakieś miejsce, jakiś punkt i pojechać tam i dopiero wtedy może się okazać, że coś da się wynaleźć. Przedmiot, którego nie lubisz w szkole? Pani się zaraz dowie. Właśnie tego się boję. Nie przepadam za językiem polskim, to muszę przyznać. Nie dziwię się, już kolejny ścisły umysł, który dokładnie o tym mówi, ale odmiana przez przypadki da się w naszym języku opanować. Da się. To myśląc o swojej przyszłości, gdzie widzisz się w tej przyszłości? Szczerze mówiąc, wiele razy próbowałem o tym myśleć, ale nigdy nie wymyśliłem nic konkretnego. No na pewno jeśli chodzi o jakąś pracę taką wymarzoną, to też szczegółów nie mam, ale na pewno informatyka powiązana właśnie z czymś geograficznym, może jakieś w tym kierunku. Na koniec w tym cyklu zawsze pytamy o taką jedną rzecz młodych ludzi, bardzo ważną. Mówi się o tym, będziecie tym naszym następnym pokoleniem opolskim. To wy będziecie tworzyć przyszłość, teraz macie teraźniejszość. Jak ty, jako młody człowiek, wyobrażasz sobie tę przyszłość, to raz i dwa, co dla ciebie, jako młodego człowieka w tej chwili jest istotne, ważne i co należy, o czym należy mówić, jeśli chodzi o to wasze pokolenie, bo czas ucieka bardzo szybko, teraz chyba jeszcze szybciej niż kiedyś. Co uważasz, że jest najistotniejszym takim przekazem, co powinno docierać do młodych ludzi, takich jak ty? Do młodych ludzi, no według mnie, każdy powinien mieć na pewno marzenia i kierować się tymi marzeniami i stawiać przed sobą cele i próbować do nich dążyć, co właśnie ta olimpiada mnie nauczyła tego, że jest to osiągalne i poświęcając czas naprawdę można mieć z tego bardzo duże profity i należy w siebie zainwestować, należy znaleźć swój cel i do niego wytrwale dążyć. No to my podążmy sobie w takim wypadku na koniec tego pomostu i zobaczmy tę przestrzeń zupełnie inaczej jeszcze. Piotrze, dziękuję ci serdecznie za to spotkanie. Piotr Zatwarnicki, uczeń trzeciego ELO w Opolu, opolanin, był moim i państwa gościem. Zapraszamy na kolejne odcinki, a my idziemy zobaczyć w takim wypadku, Piotrze, tę przestrzeń równie ciekawą dla nas, jak i pewnie dla państwa. Fajne, nie? Tutaj to jest miejsce, kurde, tyle co tutaj się wytworzyło, to powiem ci niesamowite. Bardzo, bardzo fajnie te ściany widać tutaj.